Kopia pilota BFT Prime będzie działać z pełną automatyką bramy BFT, gdy ładowanie pilota w odbiorniku nie jest zablokowane, a pamięć nie jest zużyta. Automatyka bramy będzie działać natychmiast po naciśnięciu przycisku Prime. Kopiowanie pilota BFT do pilota Prime naciśnij i przytrzymaj jednocześnie A plus B plus D. Kontrolka nie powinna się zaświecić. Natychmiast zwolnij dwa dowolne przyciski w ciągu jednej sekundy i przytrzymaj pozostały przycisk. Zamocuj piloty body to body na pilocie BFT. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie dwa górne przyciski lub ukryty przycisk na pilocie starego modelu BFT. Lampka kontrolna na pilocie Prime krótko miga raz, co oznacza, że tajny kod SID został zaakceptowany. Następnie zwalniając dwa górne przyciski, naciśnij i przytrzymaj aktywny przycisk BFT. Wskaźnik na Prime zaświeci się na jedną sekundę, a następnie zgaśnie. Zwolnij wszystkie przyciski. Kopia wykonana pomyślnie. Jeśli kontrolka Prime miga często, oznacza to, że nie nacisnąłeś jednocześnie dwóch górnych przycisków BFT lub ukrytego przycisku. Musisz trenować. Należy pamiętać, że po prawidłowym naciśnięciu dwóch górnych przycisków BFT musi wystąpić krótkie, sekundowe opóźnienie świecenia się wskaźnika.